Na ten dzień czekali mieszkańcy Łomży i całego regionu. Wakacyjna trasa dwójki w końcu zawitała do naszego miasta, a to znaczy, że rozpoczynamy zabawę. A lot of projects, you know, in Germany. I'm doing albums in German language, so I'm working on a new album for next year and for a lot of shows. So, you know, what's regarding Poland, I will be beginning of September here in Lublin, and the end of November, this is as far as I know this. So I'm very busy all the time. Then I'm recording a new TV show in Germany in the second half of August. So there's a lot of things coming up. Are you going to show here? Well, you know, in such kind of TV shows, I present the modern talking classics. So the big hits and, you know, like Sherry Lady, Brother Louie, and Your Mahari Soul, and You Can Do Whatever You Want. So name it, there are a lot of them, and this is what I'm doing tonight. Będziecie rozmawiam prawie z Łomżyniakiem. Jak najbardziej. Szacun ŁKS Łomża. Wszystkich tu pozdrawiamy. Wiesz, tu zespół na przykład. Piękni młodzi z Łomży. Przecież ten klub chyba pięściarski tam prowadzony przez Zbyszka Malaszewskiego. Też pozdrawiam. No, Darka Kawaca. No, trochę tutaj się pozamiatało. Taki event, można powiedzieć, wyjątkowy, no nie dość, że scena ogromna, to jeszcze to wszystko będzie w telewizji. Oczywiście, że tak, no jak najbardziej, no tylko, że żebyście, trzeba jasno powiedzieć, ja to zawsze przypominam, żeby zespół Boys do każdego koncertu podchodzi z należytym szacunkiem, przygotowaniem, żeby to było profesjonalne wykonanie. No jest taki dreszczyk emocji, że będzie to na żywo, że zobaczą nas miliony ludzi w Polsce, w Europie, może i na całym świecie. Telewizja Polonia i tak dalej, przecież to Stany Zjednoczone. Zatem tutaj na pewno jest jakiś taki dreszczyk emocji, ale powtarzam to cały czas, że na pewno będzie fajnie. Postaramy się nie zawieść i Łomżyniaków, a także pokładane w nas nadzieje. I'm always working with different people, but this year it's my 15th anniversary, especially because Pump It Up is 15 years ago, so it's we made like a jubileum anniversary remix, which is doing quite well. And of course, next to that, I'm doing a lot of shows all over the world. So for the moment, there is no making music for this moment, but in the fall of this year, of course, I will continue with making music. So what are you going to show today? Of course, I'm gonna do the biggest hits, which were in Poland, the biggest ones, and of course that includes "Pump It Up." Of course, and it's amazing how even the Polish people are still recognize this song so well, and that it is still a very big hit in a lot of countries. I got to be your friend now, baby.
Jaka jest ta recepta na sukces? Co trzeba robić, żeby tyle lat być na scenie? Myślę, że jak gdyby była taka recepta, to każdy by wykupywał wszystkie leki, które na takiej recepcie by były, żeby tak się działo. Natomiast chyba najważniejsze jest to, żeby po prostu wiedzieć, po co jest się na scenie, wiedzieć, że jest się dla publiczności, wykonywać szczerze to, co ma się chęć przekazać na takiej scenie publiczności. I chyba to jest najważniejsze. No i po prostu pracować nad nowymi piosenkami, wymyślać różnego rodzaju nowe rzeczy i pamiętać o tożsamości chyba. To jest też najważniejsze, żeby za bardzo nie gubić się w tożsamości przy kolejnych jakichś, nie wiem, nagraniach, przy kolejnych płytach, bo jednak publiczność, jeżeli polubi pewien klimat, polubi jakąś atmosferę na naszych koncertach, no to są do tego przyzwyczajeni. I my chyba też to lubimy, skoro z czymś takim wychodzimy na scenie. Także to chyba jest najważniejsze. Jak już usłyszeliśmy o tych nowych rzeczach, to może co będzie nowego? Pracujemy nad nową płytą. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się nowy singiel. Mamy bardzo ważny rok, bo to jest rok 35-lecia zespołu. 10 listopada w Palladium w Warszawie będzie taki duży koncert specjalnie jubileuszowy, przygotowywany z wieloma niespodziankami, o których na razie jeszcze trudno powiedzieć. Może niektóre będą też dla mnie. W każdym razie pracujemy cały czas też nad nowymi rzeczami. Pracujemy też nad nowymi koncertami, więc to co zwykle u muzyków słychać tak naprawdę. Hi, my name is Thomas Anders. I'm very happy to be here in this beautiful city in Łomża. So I would say hi to everybody and maybe you have the chance to be live here with me tonight. So take care.